Relikwie jednego z patronów Europy będą teraz i we Lwowie. Szczątki świętego Benedykta zostały uroczyście złożone w klasztorze sióstr benedyktynek w Solonce, w przedmieściu Lwowa. 11 lipca w święto Benedykta z Nursi, opata i patrona Europy, w kościele klasztoru benedyktyńskiego została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kamieńsko-podolskiej Radosław Zmitrowicz. Uroczystość rozpoczęła się śpiewem nieszporu w stylu benedyktyńskim, które poprowadził biskup Radosław Zmitrowicz wraz z księżmi, zakonnicami różnych zgromadzeń oraz licznymi wiernymi, którzy wspólnie wołali o pokój w Ukrainie. W uroczystości wzięli udział nie tylko wierni, ale także nowi mieszkańcy klasztoru, którzy znaleźli w nim tymczasowe schronienie, uciekając przed wojną, a także uchodźcy z parafii świętego Jana Pawła II, którzy już drugi rok wybierają się na pielgrzymkę do świętego Benedykta wraz z swoim proboszczem, księżem Grzegorzem Drausem. Pobłogosławę i oświaty tę statuję, w jakiej będą zberigaty się jego święte mości. Браті і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Отже всі незвичні дари Твоєї щедрості, одним голосом сонмами ангелів співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи. Всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава. Тіло про Христа.